Martyna Celuk dla IndieCage.pl. Jesteśmy w tej chwili w sklepie Triceps we Wrocławiu przy ulicy Armii Krajowej, a ze mną jest gość dzisiejszy Tricepsa, czyli Borys Mańkowski. Witaj, Borys. Dzień dobry. Udało nam się dorwać Borysa, zanim zaczną tutaj walić drzwiami i oknami fani, więc chciałabym cię, Borys, zapytać o kilka takich ważkich rzeczy i tematów, które w tej chwili mielimy w naszej prasie branżowej. Zaczęlibyśmy chyba od twojego klubowego kolegi, czyli od Marcina Helda. Jesteśmy ledwo co po kilka dni tak naprawdę po skandalu, nie wiem jak to jeszcze nazwać, żeby nie użyć przekleństw, bo podobno damie nie wypada. Nie, no nie będę. Słuchajcie, no Marcin został okradziony, nie ma co oszukiwać. Został okradziony ze zwycięstwa, ze świetnym przeciwnikiem, z Joe Lauzonem. Joe zachował klasę i naprawdę pokazał, że jest rewelacyjnym zawodnikiem na bardzo wysokim poziomie. Tuż po walce przyznał, że nie czuje się zwycięzcą i absolutnie tego zwycięstwa tak naprawdę nie uznaje. Borys, pytanie do ciebie. Jakbyś miał okazję powiedzieć ze trzy słowa prosto w oczy tym sędziom, którzy okradli Marcina, czyli sędziemu Molenowi i Rosalesowi, to kopnąłbyś ich w głowę, czy sprowadził i założył trójkąt? A mogę trochę więcej, bo ty powiedziałeś tak, że mam zadać jakieś, powiedzieć trzy słowa, a potem powiedziałeś, że mam założyć jakąś dźwignię. Najpierw mam mówić, czy mam coś robić? Nie, okej. Okay. Najpierw mów, zdecydowanie najpierw mów. Ile chcesz? Czy wy jesteście twoje pipi? Okej. Okej, no... Co masz zamiar powiedzieć na temat tej walki? Oglądaliście ją z Mateuszem, ale z tymi trójkątami to nie będziemy teraz pokazywać trójkątów. Nie. Chodzi o to, że wszyscy w Polsce jesteśmy wkurzeni, zresztą nie tylko. Mamy taką świetną analizę na portalu IndieCage, jak wejdziecie sobie na nasz kanał na YouTubie. Jest fajna analiza zrobiona przez dwóch sędziów, przez Czarka Wojciechowskiego i przez Piotra Michalaka na temat właśnie tej walki i jest tak naprawdę walka rozłożona na części pierwsze. Oglądaliście to z Mateuszem Gamrotem, widziałam później taką krótką zajawkę z treningu. Byliście wkurzeni, więc trening był dobry. Opowiedz proszę o swoich wrażeniach. Co myślisz na temat tej walki? Czy twoim zdaniem również jak naszym Marcin wygrał? Nie no, myślę, że nie ma innego zdania na temat tej walki, także nie ma co się tu się wypowiadać, bo już odpowiednia ilość ludzi wypowiedziała się na ten temat i generalnie jestem z większością, a nawet nie wiem, czy nie ze wszystkimi po prostu, bo nawet nie wiem, czy tutaj jest większość, mniejszość, tylko wydaje mi się, że wszyscy są za tym. Już nie mówiąc o tym, że Joe Lauzon sam się wypowiedział po walce o tym, że po prostu przegrał i zdecydowanie, także no to potwierdza wszystko. No, jeżeli przeciwnik, któremu podnieśli rękę, mówi, że przegrał, to nie ma o czym więcej gadać. Tyle, że w UFC nie ma zmian werdyktu i to jest najgorsze, bo generalnie nic z tym nie można zrobić. Wszyscy też myślą tylko o tym, że Marcin przegrał, że to jest gorsze dla niego kariery i tak dalej. Oczywiście jest to mega złe dla niego kariery, bo ma teraz dwie przegrane z rzędu i teraz jeżeli powiedzmy trzecią odpukać wtopił, to zapewne będzie musiał się poczekać na jakiś czas z organizacją, a w momencie, kiedy by wygrał, znaczy generalnie wygrał, gdyby po prostu Veris byłby uczciwy, miałby trzy kolejne szanse. O tym trzeba też pamiętać, to jest bardzo ważna sprawa. Już nie mówiąc o tym, po prostu, że kasy dostał o wiele mniej, bo dwa razy mniej. Także no, Joe Lauzon się przyznał do przegranej, ale mógł mu odpalić podstawę tam trochę hajsu, żeby zrównać te straty, nie? Może on już mu odpalił, tylko o tym nie wiemy. Wiemy natomiast, że Marcin ma dzisiaj urodziny, więc Marcin w trochę kiepskich okolicznościach, ale happy birthday od IndieCage i od Borysa. A czemu po angielsku? Jest taka ogólnoświatowa? Nie, właśnie Marcin jest taki. Ostatnio wszystkie tweety pisze po angielsku, więc też mu po angielsku dzisiaj złożyłam życzenia, więc teraz na nagraniu również. Okej, żeby nie było wszystkiego najlepszego. Borys, okej, no to jeśli chodzi o Marcina, to mniej więcej mamy jasność. Natomiast jeśli chodzi o ciebie, zakodowałam sobie, oglądając kiedyś jeden z twoich programów na twoim kanale na YouTube, że powiedziałeś, że do walki twojej z Mateuszem Gamrotem dojdzie dopiero wtedy, kiedy będziecie kończyć karierę, to raz, i dwa, zapłacą wam grubą kasę za to. Więc teraz powiedz mi, co masz zamiar robić na emeryturze, bo 18 lutego ta walka, i czy masz zamiar sobie za tą kasę kupić 2, 3 czy 8 domów? Nie, walka, czyli MMA. Grappling to nie jest walka, to jest dla nas to jest bardziej zabawa, jasne. Sparring, troszeczkę jak gdyby kolejne obycie się z tym, że są ci ludzie na widowni. Dla mnie to też jest fajna rzecz, bo wracam po prostu do pierwszych gal, w których miałem przyjemność generalnie rozpoczynać swoją karierę, więc fajnie, że tam mogę jak gdyby wejść w to samo środowisko, od którego zaczynałem. Po prostu traktujemy to jak taką zabawę, bardziej jak taki sparring, po prostu tyle, że mogą sobie ludzie to pooglądać i to jedyna różnica. No i dostajemy za to jakąś kasę oczywiście, no. Dlatego... To ile tych domów? No ile?
Ile domów? Ile domów? No ale po co mi dom? Nie chcesz domu. Nie chcę domu. Chcę obejrzeć światło, nie potrzebuję domu. O, do tego dom jest przejdziemy. Wszędzie. Do tego jeszcze przejdziemy. Okej, czyli 18 lutego będzie można zobaczyć ciebie, jak sparujesz sobie z Mateuszem Gamrotem. Dwóch mistrzów KSW, super fight, rzeczywiście bardzo fajna atrakcja dla tej imprezy, która odbędzie się w Poznaniu. Natomiast jeszcze pytanie, bo tak, wiele osób obstawiając tą walkę kieruje się przede wszystkim różnicą wagową między tobą i Mateuszem. Jak sobie razem sparujecie, to rzeczywiście odczuwalne jest to, ma to takie wielkie znaczenie, nie wiem, twoja siła jest większa, ciężar w momencie, kiedy jesteś na Mateuszu, jak to? No tak, to tak wszystko nie jest tak do końca, bo tutaj nie ma różnicy wagowej typu waga ciężka i lekka, tylko dzieli nas jedna kategoria wagowa. Jak wszyscy wiemy, jeszcze moje warunki na kategorii 77 są dosyć małe. Generalnie jestem małym grubym knypkiem, więc nie jest to taka jakaś mega dysproporcja. No i trzeba pamiętać o tym, że jeżeli jesteś troszeczkę cięższy, może gdzieś tam więcej masz siły, ale Gamer przez to może być bardziej kotowaty, że to tak nazwę. Czyli może być większym koturem, a ja mogę być troszeczkę większym niedźwiadkiem takim. I to mniej więcej tak to wygląda, czyli on może mi poobskakiwać, a gdzieś mogę sobie gdzieś tam jakąś tam siłą sobie gdzieś tam nadrobić. Generalnie na co dzień, no różnie to bywa na treningu, szczególnie, że my bardzo dużo rzeczy próbujemy i właśnie takie też założenie jest na walkę, żebyśmy po prostu próbowali jak najwięcej i wystarczy, że zrobimy to, co na sali, naprawdę zażycie, że będzie tam fajne widowisko, bardzo fajne widowisko. Oczywiście też wspominałem na kanale, że my sami kiedyś żartowaliśmy, że wiemy, że jakby doszło do naszej walki MMA, to od razu wiadomo, że to będzie walka roku, czy cokolwiek, bo generalnie przez to, że znamy się tak dobrze, to nie boimy się próbować nowych rzeczy i potem wchodzą różne matriksy, także myślę, że i tak będzie właśnie na grapplingowej. Mm-hmm. Po prostu musimy zrobić to samo, co na treningu i tyle. Jasne, rozumiem. Miałam okazję niedawno rozmawiać z Kamilem Szymuszowskim. Kamil, być może gdzieś tam obiło ci się to uszy, będzie schodził do kategorii niżej. Skarży się, że nie dostał walki z tobą, więc idzie niżej i będzie chciał zabrać pas twojemu koledze. Co ty na to? No nie, no jak zejdzie do kategorii niżej, jeszcze będzie chciał zabrać pas Gamerowi, no to nie wróży mu nic dobrego. Mm. Szczególnie, że trzeba wspomnieć o tym, że on się bił, bo wielu nie wie o tym, 93. Więc najpierw szedł na 8,4, potem na 7,7 i potem na 70. W ogóle dla mnie ludzie, którzy powiedzmy mają 1,90 i schodzą po 20 kilo w dół, to dla mnie są nienormalni. Ja to Irokozowi zawsze powtarzam, że mówię, weź się walnij w ten twój wielki, duży łeb, bo to jest w ogóle głupota. No, jeżeli ja miałbym 1,90, to w ogóle się zaproszeniem nie pierdolił, tylko poszedłbym właśnie w tą masę i poszedłbym na wagę ciężką. Dlaczego? Waga ciężka i waga 57 to są dwie kategorie, które są najłatwiej zrobić w niej jakikolwiek wynik. Także od razu brałem wagę ciężką. Dlaczego? Albo 57. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest ich najmniej takich ludzi jest w ogóle na ziemi. Także generalnie patrząc na to, powiedzmy, ile jest osób 77, jeżeli byśmy obliczyli wszystkich na świecie, to pewnie wyszłoby jakieś 100 koła. Abyśmy wzięli wagę ciężką, to by weszło z 10 tysięcy osób w ogóle ćwiczących. Jest. Także generalnie moja droga do, powiedzmy, takiego pasa UFC, wadę ciężkiej, byłaby 10 razy szybsza. A już nie mówiąc o tym, że nie musiałbym zbijać i byłbym wielki, ciężki, silny, dlaczego nie? Nie? Fajnie. 57 mają gorzej, bo trzeba tam na pewno dużo wagi właśnie jeszcze ściąć, ale waga ciężka to jest najlepsze, co może być. Mhm. Więc ja nie rozumiem w ogóle. Na miejscu takiego Kamila właśnie poszedłem do góry. Mhm. I tyle. Słuchaj, a może zaapelujemy do Kamila, żeby jednak został w tej wadze twojej i spróbujemy jednak przekonać włodarzy KSW do tego, żeby dali mu walkę z tobą o pas. Jak ty się w ogóle na to zapatrujesz? Ja nikogo nie namawiam. Generalnie już wcześniej mówiłem, że jeżeli miałbym wytypować kogoś, kto mógłby walczyć o pas, to sobie zasłużył, to Kamil z racji tego, że tu ma 3 wygrane z rzędu. Mhm. I byłem za tym, ale Kamil potem już wtedy nagrał jakiś tam filmik taki, no trochę niezbyt dobry właśnie pod względem medialnym i bardziej w tą stronę musiałby uderzyć, żeby to jakoś poprawić troszeczkę. No, za Kamila starają się na przykład koledzy z Cojones, którzy kupili mu ostatnio 2000 followersów na Twitterze. Twierdzą, że jest mało medialny. To nie w ogóle powiedzieć, to jest wstyd. No to już jest w ogóle lipa teraz. Nie, jak to nakupić sobie ludzi, żeby ciebie obserwowali? Nigdy w życiu czegoś takiego bym nie zrobił. Spokojnie, starają się chłopaki, nie on. Chłopcy starają mu się pomóc, nawet ostatnio wymyślili, że może dobrze by było, żeby sobie twarz wytatuował, bo wtedy wzorem Różala może będzie bardziej medialny. Nie, no oczywiście. Kamil, ty się zastanów, może jednak rzeczywiście, skoro mistrz ci mówi, zastanów się nad tą zmianą kategorii wagowej, bo może nie ma sensu. Nie, na 70 na pewno, jak już to i do góry, bo już... Jasne. Okej, KSW, jesteś mistrzem, za tobą 4 obrony.
No i teraz najbliższa gala, jeszcze tak naprawdę nie wiadomo gdzie, będzie to jakaś mała gala, mniejsze wydarzenie, bardziej kameralne. Natomiast w maju wielka gala KSW 39 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Powiedz mi, czy są jakieś słychy na temat tego, żebyś miał tam po raz kolejny bronić pasa? Ja generalnie się przygotowuję pod tą walkę na Stadionie Narodowym. Coś tam mi się obiło o uszy. Zresztą patrząc po prostu na to, jak się potoczył zeszły rok, jak ten, no raczej będzie to pewne, że to będę. Okej, okay, czyli no dobrze, to jeżeli zaczynasz się już przygotowywać pod tą walkę, nie wiem, czy nie za wcześnie pytać cię o ewentualnego przeciwnika, ale może coś również w tym temacie wiadomo, bo John Maguire na przykład po swojej poprzedniej obronie, no przeciwnik ściągnięty z zagranicy, weteran UFC, weteran różnych innych organizacji, walczył na całym świecie, no ale to, co ty z nim zrobiłeś w klatce, to była jakaś masakra. Ja przez trzy rundy po prostu patrzyłam na niego z takimi wielkimi oczami i zastanawiałam się, co będzie dalej. No, gość nie pokazał nic, a miał być dobrym, mocnym przeciwnikiem. Czy nie wolałbyś w związku z tym zmierzyć się z kimś z naszego podwórka, kogo znasz, o kim wiesz, że wysoki poziom reprezentuje? Czy ryzyko takie, że na przykład ściągną ci znowu kogoś takiego jak John Maguire? No bo to była pomyłka, uznaję to za totalną pomyłkę, ten pan. Znaczy, no widzisz, sama powiedziałaś, że byliśmy na naszych organizacjach, zbił się mocnymi zawodnikami i tam wygrała. Widocznie on nie był taki zły, tylko tutaj przed tobą siedzi potwór i może dlatego tak powiem. Okej, okay, no to tak, to z tym się zgadzam. Dobry argument, bardzo dobry. Gdyby teraz wyszedł na przykład takiego Johna Maguire'a, ktoś inny, to jakby się to powiadał. O, najlepszy przykład. Przed tym mówiliśmy o Kamilu Szymuszowskim. A pamiętasz Dawida Zawadę? No, tak. A pamiętasz, jak się skończyła walka moja z Dawidem Zawadą? Nie pamiętam, jak się skończyła, wiem, że... Trwała półtorej minuty chyba. Trwała półtorej minuty, a wiedziałeś, jak się męczył Kamil Szymuszowski Dawidem Zawadą? A wiedziałeś, jak Dawid Zawada prawie go podał na sam koniec trzeciej rundy? Wiem, do czego teraz zmierzam? No rozumiem. No właśnie, przed chwilą mówiłaś, że Kamil Szymuszowski jest najlepszym pretendentem do tego, żeby wygrał, żeby walczył ze mną, ale on ledwo wygrał z Dawidem Zawadą, a ja go pokonałem półtorej minuty. Okej. Okay, a przed chwilą się biłem z gościem trzy rundy, także spoko. Porównując tak naprawdę jego do tamtego, to poradził sobie całkiem nieźle. Nie, no spokojnie. Biorąc pod uwagę to, że Kamil się rozwija, pracuje z bardzo dobrym trenerem, bo jednak Zabor, jakby nie patrzył, to moim zdaniem murowany kandydat do tego, żeby dostać tytuł trenera roku. No to myślę, że Kamil się rozwinął na tyle, żeby móc stanąć z tobą w szranki. Ale jak również. Niedawno się byś zawinął Zawadą. No. Okej. Okay. No dobrze, od niedawna również ćwiczę z Zaborem. Wracamy do twojego pytania. Generalnie nie, nigdy nie chcę się bić z Polakami, od zawsze to mówię, w szczególności, że żyjemy w moim kraju i tak naprawdę nieraz siebie wspieramy gdzieś tam na jakichś obozach i tak dalej. Kibicuję każdemu naszemu rodakowi i tak naprawdę dla mnie to w ogóle nie jest, nie dla mnie to nic fajnego bicie jednym z nas. Dla kogoś oczywiście, bo z racji tego, że mam to się świeci na biodrach i tylko dlatego chcą się ze mną bić. Gdybym tego nie miał, to w ogóle by się ze mną też nie chcieli bić, bo też się nie chcą bić z Polakami. I dlatego ja to rozumiem, ale jeśli chodzi o mnie, to wolałbym coraz bardziej bić się z jakimiś ludźmi sprowadzanymi z zagranicy, którzy mają jakieś tam osiągnięcia i tyle. I dla mnie to jest jakiś wyznacznik, żeby piąć się w górę, a inaczej w ogóle bez sensu. Okej. Okay. Borys, ostatnie pytanie. Wizyta we Wrocławiu dzisiaj, wizyta najpierw w Tricepsie, później będziesz w Rio Grappling. Do której godziny zostajesz w Rio Grappling i co planujesz tam robić? Pić wódkę z chłopakami do drugiej w nocy. Pomieszano. Wytnie się. Ja już tu mam wstęp ułożony. Borys Mańkowski, mistrz KSW, po prostu sportowiec z krwi i kości. Pić wódkę do drugiej. Okej. Okay. No. No co mam ci powiedzieć, no. Ciężko zaskoczona tą puentą. Mamy troszkę też jakieś pobudzacze, że jak chłopaki zaczną padać. Będziecie chociaż pić na macie, żeby było trochę sportowo. Na macie, że jak upadniemy, to żeby było miękko, wiesz. Okej, dobra. Borys, ja ci bardzo dziękuję. Już widzę, że tutaj ludzie się ustawiają w kolejce, żeby sobie zbić z tobą pionę, więc dzięki serdeczne za twój czas. Czekamy na ciebie na tym Stadionie Narodowym, a wcześniej o tego 18 lutego będziemy obserwować ten wasz sparring medialny z Mateuszem. Dzięki serdeczne. Dzięki wielkie. Piąteczka.